robić sam. Nic się pani nie stało? Nic. Ciężko musi być starszej osobie wspinać się na taką górę. Nie może pani pójść łatwiejszą drogą? Jest ścieżka biegnąca u podnóża, ale jest znacznie dłuższa. Trzeba całego dnia, by obejść tę górę. Przejście z jednego miasta do drugiego przez tę górę wymaga trudnej wspinaczki, ale za to trwa krócej. Rozumiem. Życie byłoby łatwiejsze bez tej góry. Chcecie, żebym usunęła górę? Dlaczego miałabym to zrobić? Góra między tymi dwoma miastami utrudnia życie mieszkańcom po obu stronach. Ułatwiłabyś im przejście. Choćby dlatego. To niewystarczający powód? Ta góra okrada mieszkańców z ich czasu. Zrób to dla ludzi, którzy postradają życie w tej wędrówce. Choćby dlatego. Daj spokój, to nie jest takie istotne. Niedolę ludu uważasz za nieistotną? No cóż. Masz wielki obowiązek do spełnienia. Musisz użyć kuli smoka, żeby usunąć tę górę i uwolnić tych ludzi od męki. Kuli smoka. Wreszcie wiem, o co tu chodzi. To ważne zadanie może być wykonane tylko przez ciebie. Jak sobie życzysz? Niech się stanie. Moc utajona w ciemności, w szkarłacie płynącej krwi. W przepastnej otchłani czasu niezmierna potęga tkwi. Spróbuję pokonać wrogów, co na mej drodze powstaną. Energią tajemnej siły w me skromne ręce oddaną. Kula smoka. Cudowne. Podpatrzyłaś, jak to robi? Nie. Nie? Co wy zrobiliście? Dawno temu wielki kapłan zamknął złe duchy w sanktuarium na szczycie tej góry, a wy je uwolniliście. Gdy teraz o tym myślę, dochodzę do wniosku, że to nie był dobry pomysł. Co to? Co się dzieje? To chyba czas duchów. Świetlista lanca. Się nigdy nie skończy. Jak je powstrzymać? Nie trzeba było popisywać się swoją magią. Nie ruszyłeś palcem, by mnie powstrzymać. Co ty sobie wyobrażasz? Pannolino, czemu nie użyje pani kuli smoka? Słuchaj, jeśli teraz rzucę kulą smoka, całe to miasto wraz z mieszkańcami spali pożoga. Najpotężniejsze zaklęcie nic nie jest warte, jeśli się nie wie, gdzie i kiedy go użyć. Wciąż tylko powtarzasz, kula smoka to, kula smoka tamto. Tak jakbyście...
Lina, co ci jest? Wszyscy jesteście przeciwko mnie. Czemu wszyscy są dla mnie tacy podni? Jesteście podni. Zostawcie mnie w spokoju. No ładnie. Teraz jest w mocy jakiegoś szalonego ducha. Lino, otrząśnij się. Czym problem? Co? Nie żartuj ze mną, chłoptasiu. Myślisz, że kim ty jesteś? Amelio, to powinno być w twojej mocy. Nie możesz skorzystać z magii i pomóc jej? Nie wiem, czy dam radę tym wszystkim duchom. Żebym miała jakiś magiczny wzmacniacz. Kochanie, jesteś w moim typie. Wielki i głupi. Mam nadzieję, że to duch przez nią przemawia. Amelio, zrób coś. Zrozumieliście? Trzeba zaakceptować z pokorą fakt, że wszyscy kiedyś umrą. Nawet jeśli nie osiągną w życiu tego, co chcieli. Tato, pomóż mi. Na czym to ja skończyłem? Najwyższa pora zrozumieć sens życia, więc posłuchajcie uważnie. To musi być kamień więzi. Mam nadzieję, że legenda mówi prawdę. Wy, duchy nie z tego świata. Żałosne, zagubione stwory. Mocą światła czystości, co me serce oplata. Zaklinam was, przepadnijcie nocne zmory. Musi mi się udać. Światło czystości. Jak to się stało? Zmory przepadły. Co ty sobie wyobrażasz? Zwycięstwo! Wiesz chyba, Amelio, że cały ten bałagan powstał z twojej winy. Cieszę się, że tak się stało. Wszyscy dostaliśmy porządną nauczkę. Ale was nie opętał żaden duch. Co teraz, Amelio? Tylko nie mów, że wciąż chcesz nauczyć się zaklęcia kuli smoka. Nie, panno Lino. Dała mi pani lekcję znacznie więcej wartą. Żadne potężne zaklęcie nie zostanie użyte, póki nie nauczę się, gdzie i kiedy może być zastosowane. To dlatego nie nauczyła mnie pani dotąd zaklęcia kuli smoka, prawda? Pani jest taka mądra, panno Lino. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Jak długo jeszcze ta idiotyczna farsa będzie trwała? I kiedy wreszcie dotrzemy do Seirun? Seirun!